Dzień dobry Państwu, Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii oraz partner portalu frankowiczudziałaj.pl. To jest nasz podcast Frankowicz Udziałaj. Proszę Państwa, minęły 2 lata od wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie państwa Dziubak. Rok temu prezes KNF-u zaproponował, żeby banki zaczęły zawierać ugody z frankowiczami. Cały rok trwały rozmowy, cały rok trwały dyskusje, czy te ugody będą atrakcyjne, czy nie będą. Takie propozycje ugodowe zaczęły się pojawiać. Teraz mamy informację prasową, że od dzisiaj, czyli 4 października, mamy mieć takie ugody zaproponowane przez bank Pekao S.A., BP. Czy tak będzie? Zaraz sprawdzimy. Tymczasem jak ten cały proces ugodowy wygląda? Co, na czym polegają te ugody? Dlaczego takie ugody chcą proponować frankowiczom banki? Przejdźmy do szczegółów. Proszę Państwa, jeśli chodzi o ugody, to te ugody dotyczą przeliczenia kredytu frankowego na kredyt złotówkowy i zmianę oprocentowania tego kredytu z stawki LIBOR plus marża na stawkę WIBOR plus marża. Proszę Państwa, czy to będzie atrakcyjne, czy to będzie sensowne, czy to będzie zachęcające dla frankowiczów? Rzeczywiście takie ugody mogą być interesujące dla frankowiczów pod warunkiem, że byłyby dotyczyły tylko i wyłącznie przeliczenia tego franka szwajcarskiego według kursu z daty udzielenia kredytu. Natomiast na dzień dzisiejszy takie oferty nie padają. Takie oferty nie są kierowane do wszystkich frankowiczów. Proszę Państwa, co do zasady banki proponują przeliczenie według kursu aktualnego, czyli dzisiejszego, może z dużym dyskontem, czyli na przykład z 30% zniżką na tym kursie, czyli zamiast 4,25 proponują na przykład 3,70, 3,50 za franka szwajcarskiego, ale dotyczy to tylko i wyłącznie kwoty, która została do spłacenia. Nie są to propozycje dotyczące zwrotu i powrotu do kursu franka z daty jego udzielenia. Proszę pamiętać o tym, że taka ugoda zniesie ryzyko dla frankowiczów dotyczące ryzyka kursowego, no bo nie będą już wtedy obawiali się, że kurs franka szwajcarskiego wzrośnie z tych 4,25 nawet do 6 zł. Nie będzie miało to dla takiego frankowicza znaczenia. Czy te ugody będą proponowane wszystkim frankowiczom? No, według informacji, jakie mamy, to przede wszystkim są to jednak ugody proponowane w tych lepszych warunkach tym frankowiczom, którzy poszli do sądu i są w sporze z bankiem, a nie każdemu frankowiczowi, który ma kredyt frankowy. Dalej ważna rzecz jest taka, że frankowiczom, którzy spłacili kredyt frankowy, nie będą takie ugody proponowane. Czyli ci, co nadpłacili znacząco kredyt, no nie mogą tego w trybie ugodowym teraz zgodnie z tą nową falą ugód ze strony banków tego uzyskać. Nie będą mogły odzyskać te osoby nadpłaty. Natomiast warto wskazać, że ten kurs, który będzie stosowany, będzie troszkę lepszy niż rynkowy. Natomiast warto pamiętać o tym, że elementem oprocentowania jest WIBOR, czyli ten, który wskaźnik dotyczący złotówki, który w tej chwili jest na rekordowo niskim poziomie, 0,2%. Natomiast faktycznie jego maksymalny poziom to był nawet 4,8%, czyli te obecnie bardzo niskie raty złotówkowe mogą istotnie wzrosnąć, kiedy rzeczywiście zacznie reagować bank centralny i będą podnoszone stopy procentowe. Proszę pamiętać też o tym, że mamy sytuację taką, że 90% frankowiczów wygrywa w sądach. I co oznacza tyle, że ci frankowicze mają do wyboru albo wygrać i uzyskać lepsze rozwiązanie poprzez unieważnienie wyrokiem umowy bądź odfrankowienie niż to, co proponują banki. Oczywiście dla frankowiczów może być to rzeczywiście atrakcyjną ofertą zawarcie ugody i tutaj te ugody są proponowane, będą proponowane, ten 4 października jest takim jakimś momentem, od którego PKO BP będzie to proponować. Proszę Państwa, w naszej ocenie należy się przyglądać tym ugodom. My prowadzimy sprawy
sprawy frankowe w Szołajski Legal Group i do naszych klientów wpływają już oferty dotyczące ugody sądowej, czyli tej, która naszym zdaniem jest najlepszym rozwiązaniem, bowiem wtedy właśnie będzie można w trybie sądowej ugody uzyskać jak najlepsze rozwiązanie. Chociażby właśnie to, że banki proponują przeliczenie w ugodzie sądowej według kursu z daty jego udzielenia, ale porównują raty wpłacanego kredytu do hipotetycznego kredytu złotówkowego i porównują, czy ta rata by wystarczyła na ten kredyt złotówkowy, czy też nie. To indywidualnie musi być obliczone, to wymaga bardzo szczegółowych obliczeń i nasza kancelaria również to pomaga frankowiczom w tym zakresie i dążymy do tego, żeby te ugody były jak najbardziej korzystne dla frankowiczów. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć tylko Państwu tyle, że będziemy dla Państwa śledzić cały ten, to zamieszanie dotyczące ugód dla frankowiczów. My jako Szołajski Legal Group mamy już propozycje ugodowe z Banku Millennium i czekamy na propozycje z Banku PKO BP. Będziemy Państwa o tych propozycjach informować w kolejnych vlogach. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii, partner portalu frankowiczudziałaj.pl. To był nasz podcast Frankowicz Udziałaj. Dziękuję i do usłyszenia.